Cześć, witajcie, z tej strony Wojciech, witam was w kolejnym poradniczku dotyczącym właśnie map edytorka. Dzisiaj zajmiemy się dopisywaniem modelu tak, aby zadziałał nam w grze, w sensie dopisywanie modelu z innej mapy, tak aby zadziałał nam na mapie oryginalnej. Znaczy na mapie oryginalnej to będzie przykład. Ale okej, zacznijmy. Zacznijmy od tego, że musimy mieć rozpakowany base CS. Ja już wcześniej chyba nagrałem taki poradnik, jak rozpakować. W każdym bądź razie potrzebujemy do tego programu SCS Extractor, chyba tak się to czyta. I jeżeli mamy już rozpakowane bazę SCS, to możemy zacząć od przeszykowania sobie definicji, które będą nam potrzebne, aby dopisać dany model. Także może ja pokażę, jakich definicji będziemy szukać. Więc tak, wchodzimy pierwsze co, to wchodzimy w bazę, wchodzimy w definicję i szukamy folderu Word. Tutaj znajdują się wszystkie definicje dotyczące poszczególnych grup modeli, znaków, drogi, cokolwiek. No ale dzisiaj zajmiemy się tylko jednym, czyli modelami. Możemy sobie to wyciągnąć na pulpit. I oczywiście od razu stwórzmy sobie poszczególne foldery, tak aby ta definicja została wczytana nam przez grę. Czyli w tym przypadku będzie to folder dev oraz folder word. I oczywiście możemy sobie to już od razu wrzucić. Proszę. Jeżeli mam to już wrzucone, to możemy sobie to spokojnie tutaj zamknąć. Następnym czynnikiem co będzie, to wchodzimy ponownie sobie w bazę SCS. Ja bym najpierw wchodzę, żeby wam to pokazać. Jak widzicie, w bazę SCS mamy poszczególne, że tak powiem, foldery. Interesuje nas tylko folder modu. Jeżeli, jak widzicie, w folderze mody jest pełno takich różnych folderów, w których znajdują się poszczególne modele. To jest wszystko tak pogrupowane, tak aby nam się po prostu przyjemniej, nie wiem, funkcjonowało w grze, żeby to po prostu jakoś działało. Ale dobrze, jeżeli mamy już uszykowane definicje, teraz czas na uszykowanie sobie jakiegoś modelu, który chcemy właśnie dopisać. Ja na potrzeby tego filmiku stworzyłem sobie własną paczkę modeli. Więc tak, jeżeli już mamy swój model, czyli w jakiś sposób w ogóle go wyciągnąć, tak aby zadziałał. Jeżeli przykładowo macie jakąś mapę, która wam się podoba, chcecie sobie dopisać jeden z modeli z tej mapy, to po prostu musicie go w taki sposób sobie wyciągnąć. Wchodzimy w model. Mnie dzisiaj będzie interesować model stacja. Więc tak, jeżeli interesuje mnie model stacji, wyciągam sobie samą stację. Ponieważ gdybym wyciągnął cały folder i ten, to wszystko by mi się wyrzuciło na pulpit, a tego bym nie chciał. Więc jeżeli sobie wyciągnę stację, to tworzę sobie tylko taki folder o takiej nazwie. I wrzucam sobie tą stację. Jeżeli mam już ten folder zrobiony, następnie muszę otworzyć folder model. Tak aby mógł go umieścić tam. Przerzucam sobie go. Jak widzicie, wchodzę tutaj, odpalam sobie to wszystko, co stworzyłem. I jak widzicie, w taki sposób ta ścieżka musi wyglądać. Ścieżka musi wyglądać w ten sposób, taki jak wyciągaliśmy ten model. Dobrze, jeżeli mamy to wszystko tak zrobione, w ten sposób, przechodzimy do dopisywania definicji. Wchodzimy sobie w ten folder, który stworzyliśmy, czyli w przypadku moim to jest dev, word oraz model. W waszym przypadku też tak powinno w sumie być. No ale dobrze, nie o tym chciałem mówić. Jeżeli to już mamy, przechodzimy sobie na samiutki dół. Kopiujemy ostatnią z linijek. Kopiujemy sobie ją, on sobie skopiuje dwa razy. Robimy sobie kilka enterów. Z tego, no ja po prostu robię kilka, żeby to było bardziej przejrzyste. Wklejamy sobie tą linijkę. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że zmienimy kolejność, czyli tak, aby ten model wczytał się nam jako 1050. Ponieważ nie może być dwa razy to samo. Może być, owszem, ale dodaje się jakieś znaki, ja nie pamiętam jak to się dodawało w GTS-ie, ale dodaje się jakieś po prostu znaki pomiędzy to i to zostaje tak odczytane. Również możecie sobie zmienić to nawet na taką liczbę. To nie robi wielkiej różnicy, pod warunkiem, że tej liczby nie ma gdzieś powyżej w modelach. To mi się oczywiście jedno wyskoczyło, tak standardowo. Więc tak, zmienimy sobie to z powrotem na 1050. Następnie, jeżeli mamy zmienioną już tą liczbę,
możemy przejść do opisywania modelu. Oczywiście musimy pamiętać, że dopisujemy tylko PMD. Więc tak, jak zacząć w ogóle dopisywać to, aby to zadziałało? Jak widzicie, ścieżka, model, mist i stacja, czyli w tym przypadku będzie to w ten sposób wyglądało. Wysuwamy sobie całą linijeczkę, oprócz tego na końcu, żebyśmy nie musieli dopisywać. Czyli to musi być model. I ukośnik PMD, który chcemy dopisać. W moim przypadku to będzie tylko bliska. .pmd. Dobrze, jeżeli mamy to już wszystko zrobione, linijka, którą dopisaliśmy, powinna wyglądać w ten sposób. Przypomnę, co zmienialiśmy. Zmieniliśmy kolejność oraz nazwę. Ta nazwa musi wyglądać w ten sposób, oznaczającą tą, że tak powiem, kolejność. Powiem Wam tak, przy wyciąganiu modelów z innych map jest to w taki sposób ułożone, że nie możemy sobie na przykład zmienić nazwy tego folderu, ponieważ w pliku TOBJ bodajże, tak, sprawdźmy. Jak widzicie, w pliku TOBJ już to jest zapisane, żeby DDS się wczytywał. Owszem, jeżeli zmienimy na przykład nazwę folder, tom, czy nawet tom, to DDS nam się nie wczyta i dopisze nam się ta stacja, ale nie będzie niestety tekstu. Więc zróbmy to w ten sposób, tak jak było ułożone w tamtych modelach. Ale nie będę mówił za dużo, bo się pogubicie. Więc tak, jeżeli mamy to już dopisane, ja sobie jeszcze dopiszę również cennik, czyli ponownie kopiuję tą linijkę, zmieniam kolejność i zmieniam tylko nazwę. Dlaczego zmieniam tylko to? Bo ponieważ znajduje się to wszystko w tym samym folderze, tylko nazwa PMD jest inna. Ok, jeżeli to wszystko mamy, musimy pamiętać, żeby zakończenie wyglądało w ten sposób, a nie inny. Jeżeli to już mamy, możemy sobie śmiało zapisać. To możemy pozamykać. Jeżeli mamy już ułożoną całą kolejność według tego, co pokazałem, to możemy sobie to śmiało dodać do archiwum. Pamiętamy, że w zip bez kompresji oraz z końcówką SCS. Ok, jeżeli już to mamy zrobione, wystarczy, że skopiujemy to teraz do folderu mod w grze i odpalimy naszą grę. Ja oczywiście mam modlitki, przypominam, że ja pokazuję na wersji 1.3.1, nie na DLC, także musi to pamiętać. I teraz możemy śmiało sprawdzić, czy nasz model działa. Albo wpiszemy cokolwiek. Tak, wyskoczy teraz błąd, ale będzie po prostu szybciej, żeby wam to pokazać. I jak pamiętamy, co dopisaliśmy, coś na my było, tak? Jest? Bliska mat. No dobrze, ten model akurat jest zbugowany. Jak widzicie, brak tekstury, ale to jest wina tego, że nie przekonwertowałem go wcześniej. No ale bądź co bądź, model jest czytany. U was, jeżeli macie model z innych map, z Euro Truck Simulator 2, nie pojawi się coś takiego, nie pojawi się taki błąd. Ja wystarczy, że teraz dopiszę maty. Zrobię to przy was. Oczywiście nie zapiszę tej mapy. Wchodzę w model, stacja i mapy. Zmienię te maty. Poczekajcie momencik, ja tylko znajdę jakiś map. Tutaj. Moment. Znajdę jakiś map. Zmienię sobie tylko nazwę. Przypominam, że błąd się pojawił z mojej winy, ponieważ nie dopisałem matu w tym modelu, ale ja wam jeszcze wytłumaczę w następnym poradniku, jak w ogóle konwertować model tak, aby działał. Ok, jeżeli dopisałem matu, to sobie mogę tylko to przerzucić do archiwum. To nie jest część poradnika, to jest tylko mój błąd, ale nie chciałem po prostu nagrywać kolejnego materiału, ponieważ nie mam na to czasu. Ok, odpalamy ponownie grę. No dobra, okej, tamtego matu nie dopisałem, ale widzicie, cennik działa.
bo ponieważ mat jest prawidłowy. No i na takiej zasadzie to wygląda. Jeżeli chodzi o konwert modeli z map z German Truck Simulator, to już jest wyższa szkoła jazdy, no czy wyższa, no to jest stosunkowo łatwe, ponieważ potrzebujemy tylko z modelera, potrzebujemy konwertera i no i to jest chyba, no jeszcze notatnik, nie? Ale to już wytłumaczę w następnym poradniku, no. Dopisywanie jest naprawdę stosunkowo łatwe, wystarczy, że obejrzysz od 1 do 3 razy ten poradnik, a na pewno zrozumiesz. Nie pisz mi w komentarzach, że wiesz, że o, ty tego nie ogarniasz, bo to jest, ja myślę, że wytłumaczyłem w miarę na poziomie. Owszem, były tutaj problemy z tym matami, ale to nie jest... Ja przypominam, że ja po prostu popełniłem błąd z tego względu, że nie dopisałem dobrze matu. Wystarczyło, że ja bym mat stąd skopiował, przepisałbym nazwę i to byłoby wszystko. I ten mat by zadziałał, ta stacja by zadziałała. Także myślę, że na tyle w tym poradniczku. Mam nadzieję, że jakoś stosunkowo to ogarnięcie. I postaram się jeszcze nagrać, że tak powiem, konwert z GTS-a, z map, żeby te modele po prostu działały. Także do następnego poradniczka.